Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś mam przyjemność przetestować dla Was aparat do zdjęć natychmiastowych Polaroid Snap. Na początek kilka cyferek. Mimo że aparat ma 10 megapikseli, niektóre zdjęcia wychodzą gorzej niż na moim 5-megapikselowym aparacie. Składają się na to trzy problemy. Pierwszym problemem jest brak jakiegokolwiek ekranu, aby podejrzeć zdjęcia. Aparat ma wbudowaną drukarkę, więc rozumiem brak ekranu, ale nadal cierpię, bo nie widzę podglądu zdjęcia. A niektóre zdjęcia po podłączeniu do komputera były po prostu rozmazane, bo nie dało się ustawić niczego. Tutaj pragnę postawić pytanie, co w przypadku, gdy będziemy musieli wydrukować takie rozmazane zdjęcie, które właśnie zrobiliśmy. Szkoda na to po prostu papieru. Drugim problemem jest brak synchronizacji pomiędzy wizjerem a samą soczewką aparatu. Odległość między wizjerem a soczewką aparatu jest zbyt duża i dlatego zdjęcia niektóre po prostu wychodzą rozmazane, ucięte, nie zrobione tak, jak po prostu chcieliśmy. Trzecim problemem jest fakt niezrobienia możliwego dobrego ujęcia w ruchu. Aparat według mnie będzie bardziej stosowany do ujęć statycznych, ponieważ ma mocowanie na statyw, ale gdy miałbym zrobić zdjęcie tak po prostu z ręki jakiegoś ruszającego się przedmiotu czy osoby, to nie jestem w stanie tego zrobić. W pudełku był kabel USB oraz smycz na rękę. Pierwsze wrażenie z tym aparatem miałem takie, że aparat jest ciężki i wygląda na solidny, pomimo że ma plastikową budowę. Ale ciężki jest za sprawą drukarki 2x3 cale, która drukuje zdjęcia natychmiastowo. Zdjęcia po wydrukowaniu możemy nakleić w takie miejsce, które chcemy, ponieważ z tyłu mają warstwę naklejki. W podsumowaniu chciałbym powiedzieć o kosztach utrzymania tego aparatu. Papier do samego aparatu kosztuje 20 arkuszy za 57 zł, a do samego aparatu mieści się 10 arkuszików tego papieru. Sama cena sugerowana tego aparatu to 549 zł. W podsumowaniu chciałbym też podziękować stronie, która udostępniła mi ten sprzęt do testu, czyli pangadżet.pl, oraz producentowi aparatu, czyli Polaroidowi.